Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. W dzisiejszym materiale chciałbym wam opowiedzieć o Daredevilu, potężnym ulicznym mścicielu, który mimo swojej głębokiej wiary, przybierając strój diabła, walczył z licznymi złoczyńcami, nie zachowując przy tym żadnych skrupułów. Każdy przeciwnik, który stanął mu na drodze, mógł liczyć się z tym, że nie wyjdzie z tego cało. Jego historia rozpoczęła się od momentu, gdy w dzieciństwie młody Matt uległ ciężkiemu wypadkowi, w którym nieokreślona substancja pozbawiła go wzroku, wyostrzając przy tym nadnaturalnie pozostałe zmysły. Jego ojcem był bokser, który pracując dla jednego z gangów, podkładał się w ringu, aby ludzie mogli bogacić się na nieuczciwych zakładach. Pewnego razu, gdy odmówił liderowi gangu swingowania przegranej, ten kazał go zneutralizować, a młody Matt został sierotą. Od tamtej pory błąkał się po ulicach, do momentu gdy nieznajomy, o ksywie Stick, zauważył jego niesamowicie rozwinięte zmysły i postanowił poddać go ciężkiemu treningowi sztuk walki, który miał wykorzystywać jego niepełnosprawność. W tamtym czasie przyszły Daredevil zakochał się również w Elektrze, przez co jego mentor zaprzestał go dalej nauczać. Matt, nie wiedząc co tak de facto ma dalej robić, zapisał się na studia prawnicze na Uniwersytecie Columbia i ukończył je z wyróżnieniem. Po skończeniu nauki, świeżo upieczony prawnik postanowił prowadzić podwójne życie. Przyjął imię Daredevil i jako uliczny bohater walczył z przestępczością w jednej z dzielnic Nowego Jorku, Hell's Kitchen. Jego najgroźniejszym przeciwnikiem był Wilson Fisk, nazywany potocznie Kingpinem, jak i potężny klan ninja, Yami no Te, zwany Ręką, który dążył do osiągnięcia nieśmiertelności dla swoich członków. W celu pokonania przeciwników często łączył siły z wieloma innymi ulicznymi bohaterami, takimi jak Spider-Man, Iron Fist, Luke Cage czy też Jessica Jones. Co ciekawe, Daredevil posiadał żelazny kodeks zasad, dlatego też był bardzo brutalny względem swoich przeciwników. W tym aspekcie przewyższał większość bohaterów Marvela. W pewnym momencie popadł nawet z tego powodu w konflikt z Punisherem, który jednak ostatecznie przerodził się w przyjaźń. Był również prawnikiem wielu bohaterów, w tym Spidermana, czego mogliśmy być świadkami w filmie Spider-Man Bez drogi do domu. Mimo że był niewidomy, nie miał problemu z normalnym funkcjonowaniem. Jego słuch stał się ostrzejszy niż ten u nietoperza. Wyraźnie słyszał rozmowy ludzi w oddali, bicie serca, a nawet oddechy z kilkunastu metrów. Dzięki swojej inteligencji i percepcji był w stanie rozpoznać ludzi po stylu, w jakim oddychali. Zapamiętywał również specyficzne dźwięki podczas odnajdywania się w konkretnych lokacjach. Daredevil posiada również zmysł echolokacji, który pozwala mu w umyśle tworzyć obrazy całego otoczenia na podstawie odbijających się fal dźwiękowych od przedmiotów znajdujących się w pobliżu. Jego niesamowity węch umożliwia mu wyczucie niedopałka papierosa czy też perfum u osób znajdujących się kilka pięter niżej w budynku. Dzięki węchowi wyczuł na przykład ciężką chorobę u staruszka siedzącego naprzeciw niego w parku, czy też rozpoznał zapach miedzi w powietrzu, który unosił się z plam krwi. Posiadając doskonale rozwinięty zmysł dotyku, Murdock może wyczuć obecność otaczających go osób poprzez wibracje, prądy powietrza i temperaturę ciała. Potrafi unikać ataków i pocisków, czując jak przecinają powietrze, tworząc falę prądów, wykrywalną tylko przez niego samego. Jego doskonale rozwinięta termorecepcja pozwala wyczuć mu zmiany ciepła w środowisku. W ten sposób potrafił wyczuć ciepło krwi wyciekającej z rany postrzałowej. Posiada również umiejętności związane z elektrorecepcją, przez co wykrywa pola elektryczne, podobnie jak rekiny. Pozwoliło mu to m.in. odnaleźć ukryte pomieszczenie, ponieważ czuł prąd elektryczny płynący zza ściany. Daredevil posiada również nadnaturalną równowagę, koordynację, zręczność i zwinność. Dzięki temu jest akrobatycznym i gimnastycznym mistrzem. Jego wzmocniony refleks pozwolił mu na przykład złapać cegłę, która leciała w stronę jego pleców, co zszokowało nawet Spidermana. Jako doskonale wyszkolony wojownik potrafi walczyć brońmi białymi, w tym swoimi ulubionymi pałkami. Zgodnie ze swoim kodeksem stara się nie zabijać przeciwników, ale nie ma skrupułów, aby mocno ich poturbować. Jako wyszkolony wojownik zna również kilkanaście stylów sztuk walki, obejmujących Muay Thai, boks, capoeirę, aikido czy też judo. Pod względem wytrzymałości przewyższa zwykłego człowieka, gdyż upadek z kilkudziesięciu metrów nie jest w stanie wyrządzić mu krzywdy, jeśli odpowiednio wyląduje na nogach.
Jego wzmocnione zmysły powodują, że jest również doskonałym strzelcem. Jako wyjątkowo inteligentny człowiek posiada również ponadprzeciętny zmysł taktyczny i jest biegły w metodach przesłuchiwania swoich przeciwników. Jak więc widzicie, Daredevil, mimo że walczy raczej z ulicznymi złoczyńcami, pod względem niektórych umiejętności przewyższał topowych bohaterów. Dajcie mi znać, czy według Was mógłby ubiegać się o członkostwo w drużynie Avengersów. Z chęcią posłucham, co macie mi na ten temat do powiedzenia. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!